Dzień dobry Państwu. Nazywam się Stefan Radosław Nagórski. Jestem jednym z mistrzów wielkich organizacji antyreligijnej Grupa Henocha. Dzisiaj, w dniu 8 października 2017 roku, oświadczam Państwu publicznie, iż nie czuję się Polakiem i nie będę się czuć Polakiem. A to dlatego, że naród polski stacza się umysłowo do średniowiecza. I stoczy się niedługo. To, co zobaczycie za chwilę, co pokazała telewizja TVN w swoim dzienniku, jest przerażające. I po obejrzeniu tego prawdopodobnie, przepraszam za wrażenie, wyrzygacie, bo ja mało co nie wyrzygałem. Zwracam się do młodych. Uciekajcie stąd jak najdalej, bo inaczej będziecie klęczeć, będziecie tępi. Tak jak niestety 90% katolików, czyli 90% narodu polskiego, o ile razie inteligencji mniej więcej 70 i poniżej 70. Kłaniam się, życzę wszystkiego dobrego ludziom normalnym, czyli niewierzącym, a katabasom i osobom wierzącym na pochybel. Żegnam Państwa. Cześć. Z różańcem do granic poszły dzisiaj tysiące Polaków. Polska opasana różańcem po to, by się modlić o pokój. Z pomysłem wyszli wierni, mówili o granicach zagrożonych przez islamistów. Biskupi pominęli ten wątek, ale inicjatywę wsparli, widząc w niej szansę na duchową mobilizację Polski i Europy. Katarzyna Górniak. Nad morzem, w górach, na lotniskach, przez miedzę z Niemcami, Czechami i Białorusią, wzdłuż całej granicy tysiące Polaków odmawiało dziś różaniec. Matka Boska płaszczem osłania całą naszą ojczyznę. Za Europę i za świat. Tam się zbroją, tu się zbroją, trzeba, żeby ten pokój zapanował. A to jest piękne, że tyle osób dzisiaj przyszło. Modlimy się, modlamy Polskę. Bo według organizatorów z Fundacji Solovius Basta, tu cytat, potężna modlitwa różańcowa może wpłynąć na losy Polski, Europy, a nawet i całego świata. Spotkanie, powiedzmy, po Światowych Dniach Młodzieży, drugie pod względem wielkości. Celebryci. O miłość zawsze się modlę na moim ukochanym drewnianym różańcu. Różaniec. Mój ukochany drewniany różaniec. Mam ich sporo. Mecenasami wydarzenia są m.in. Państwowa Spółka Energa oraz Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych. Bilety na dojazd do granicy za złotówkę zaproponował zaś modlącym się państwowy przewoźnik Przewozy Regionalne. Różaniec na granicach odbywa się w rocznicę objawień z Fatimy i Getrzwałdu, a także w rocznicę bitwy pod Lepanto między flotą państw chrześcijańskich a Imperium Osmańskim. Według organizatorów różaniec ma również ochronić polskie granice przed napływem islamizmu. Stanowisko polskiego kościoła w tej kwestii jest znane. Szczęść Boże. Proszę Pani, no, z różańcem i krzyżem król Jan III Sobieski pod Wiedniem zatrzymał nawałę islamską. O to, żeby oni tej granicy nie przekroczyli. Katarzyna Górniak, Fakty.